Abuela! Mogłabyś się z tym wstrzymać na parę minut? Wrzucam tutorial makijażowy na żywo. Nie ma sprawy, Micha. I tak miotełką lepiej. Lala! Tak! Lala! Robert! A ją co ugryzło? Tak się cieszę, mi amor. Właściciel jednej z najmodniejszych galerii chce wystawić moją instalację artystyczną. Bardzo jestem z ciebie dumny. A co to będzie za instalacja? Chcę, żeby to była niespodzianka, ale zdradzę wam, że Krzychu będzie jej kluczowym elementem. Tylko nie rób znów ze mnie karmnika, por favor. Nic się nie martw, mi amor. Z tą instalacją będzie ci bardziej po drodze. Przepraszam? Kto jest tego autorem? No więc deskorolkę spopularyzował niejaki Larry Stevenson, który chciał zaprojektować... Pytałam, kto jest autorem tej wielkiej rysy. Abuela, znów używałaś mojej deski do przesuwania lodówki? Nie, nie, nie. Już więcej tego nie robię. Przypakowałam trochę. Dobra. Muszę się dowiedzieć, kto to zrobił. Cześć, mamo. Zrobiłam ci burrito na śniadanie i kawę na wynos. Na wynos? Tak. Zaplanowałam nam dziś parę atrakcji. O, racja. Fantastycznie. Wcinaj szybciutko, bo mamy tylko 8 godzin do twojego powrotu do pracy. A, 7 godzin i 58 minut. Pośpiesz się z ubieraniem. Czekam na ciebie w kuchni. Maria, słyszałam, jak późno wczoraj wróciłaś. Po co się zerwałaś tak wcześnie? Obiecałam Rozalce, że spędzimy razem cały dzień. Martwię się o ciebie, Micha. Musisz odpoczywać, bo inaczej nam się wykończysz. Nie martw się, czuję się świetnie. Mamo, więc tak, pomyślałam, że nadrobimy z filmami. Chupacabra 4! O, ciekawe, czy przebili Chupacabra 3. A potem lunch w pizzerii, zrób to sam, a potem automaty, a potem muza... Och, to nowa pielęgniarka. Naprawdę muszę odebrać. Chwileczkę. Tak, Nindo? Nie, nie leczymy gołębi. Nawet jeśli ubezpieczone. Miłego dyżuru. Przepraszam za to. Gdzie byłyśmy? Dobra, więc... Mamuś! Rozpakowywałem paletę salsa verde i drzazga mi się wbiła. W czym problem? To ją wyciągnij. O, przecież to boli. Raju, Robert, nie przesadzasz? Daj, ja ci... A, boli, jak dotykasz! Nawet ci nie dotknęłam. Bądź dzielny, kochany. Skoczę po pęsetkę. Tutaj jesteś. Słyszałam, że masz dziś wolne. Zapozujesz mi do portretu. Sorki ty, Jufredziu, mama jest zajęta. Ale Marii jako jedynej w rodzinie nie sportretowałam, a muszę dostarczyć obraz do galerii. A co z moim kuku? Tik-tak, tik-tak. No dobra, ale będziecie to robić równocześnie. Nie mogę patrzeć. Spojrzałem. Maria, nie wierć się, bo inaczej będziesz wyglądać jak Picasso. To co, gotowe? Bo jak dla mnie tip-top, ty, Jufredziu. O czym ty mówisz? Maria nawet jeszcze twarzy nie ma. Czekam na właściwą ekspresję. O! Muszę zaczynać od nowa. O! Zostało nam już tylko 7 godzin. 6 godzin, 40 minut i tyka. Mam ją. Dzięki, mamo. Mogę wracać do sklepu. Stój! Ten wyraz twarzy. Czekaj, serio? Ten wyraz? Ty to tak? Zatrzymaj go. O, rety! Proszę, możesz posłużyć się tym. Tu jest nawet lepszy kąt. To wszyscy happy? Chodź, mamo, spadajmy, zanim ktoś znów będzie... Ja, Maria! O, błagam! Znalazłam ci 3 przystojniaków w tej apce randkowej, wieki średnie. Dzięki. Ten wygląda całkiem jak Raul z Adios Anadios. Nie, tylko starszy. A, czekają w holu. Ty na serio? No wiem, czad. Tia wraca do gry. Słuchajcie, może zamiast 3 nudnych spotkań urządzimy 3 szybkie randki. O, Rajusiu, tak. Maria, twoje imię. Es como musica. Jakie to romantyczne. Ciii, nic nie słyszę. Na miłość boską. Papuk, możesz pomóc to przyspieszyć? Tak, ale nie za darmo. Różo, koszula mi się skurczyła. To koszula Karolka, łosiu. Ale ulga. Miotacz słodkich pionek. Papuk chce. O raju, umieram z głodu. A, Michita, nie przed kolacją. A wy żadnych mi tu lodów, łobuziaki. No, ta pasuje jak ulał. Abuelo, to moja piżamka.
Dosyć! Fuera! Wynoście mi się wszyscy z kuchni, albo nigdy nie zdążę z kolacją. Papuk, ty też się wynoś! A, kurczę, promocja mi przepadnie. Co ty tam jesz, Rozalko? Musicie spróbować naleśniczków z tamtego food trucka. Są boskie! Co ty wyprawiasz? Jak Abuela cię na tym przyłapie, to nie żyjesz! Jak raz nakryła krzecha na jedzeniu churros z tej nowej piekarni, to na miesiąc przestała mu gotować. Musiałem na mrożonkach walczyć o przetrwanie. Robi się piekielnie zazdrosna, gdy któryś z nas zdradza jej kuchnię. Ale to najlepsze naleśniczki, jakie kiedykolwiek jadłam. Spróbuj, Gryza. Wow! To smak prawdziwego nieba! Ja też tak chcę! Co chcesz? Twoją kolację! To miło, bo już gotowa! Zaczekajcie! Mam kręćka przez te twoje tamales! Całą noc mi się śniły! Jak Abuela się dowie, to zrobi z nas miazgę! Potrzebny nam plan! Wyprzedzam was o krok. Rozrysowałam plan dnia Abueli. Od 7 do 8 gotuję. Od 10 do 2 naprawy w budynku i pranie od 3 do 4. Najbardziej zajęta będzie w porze napraw. I wtedy możemy skoczyć do food trucka. Bombowy plan, skarbie! Ma to po mnie. Jakby ktoś mnie potrzebował, to będę wymieniać drzwi pod 4E. Do dzieła! Oj, zapomniałam narzędzi. Odbierać z wieprzowiną na słodko raz! To moje! Abuela idzie! Lotnik Kryś! Abuela, hej, cześć! Sądziłem, że coś tam naprawiasz. Owszem, muszę jeszcze skoczyć do sklepu z narzędziami. Robuś, ty nie musisz za potrzebą? Co? Nie, ja właściwie... O tak! Słuchajcie, ewidentnie musimy się ogarnąć. Potrzebne nam straże, hasła, kryptonimy. No i to jest super zabawa. I nie możemy tam iść razem, to zbyt ryzykowne. Niech jedno z nas skoczy po naleśniczki dla wszystkich. Do dzieła! Naleśniczki! Modestka, zgłoś się. Mama Grande zmierza w stronę bazy. Przyjęłam. Ekspedient, czekaj na mój sygnał. Przyjąłem zielone światło. Czekaj, co? Nie! Profesor stawia żagle. O, Mayday, zaraz się rozbije o Mamę Grande. Food truck nam odjeżdża. Ja przejmę. Niech to. Zaparkował tuż pod naszym domem. A Abuela stoi w samym oknie. Potrzebny nam nowy plan. Karol, tylko jeden kryptonim. Krzyczaj się i czekaj na sygnał. Hej, Abuela, my ci chętnie posiekamy cebulę. Odpocznij sobie. O, dziękuję. Już mnie zmęczyło to stanie. A zabij trochę. Robercik ze wszystkim sobie poradzi. Mama Grande pod kontrolą. Zobaczą, co potrafi ninja taki jak ja. O, ja! Przewrót ninja. Ślizg. Kop! Karate! Karol, przestań się tam wydurniać! Robercik, masz za wrażliwe oczka do siekania cebuli. Nie, jest w porządku. Dobrze, w takim razie lecę do narzędziowego po sprężynę hydrauliczną. Modyska, mamy problem. Mama Grande opuszcza bazę. Abuela, chodź! Potrzebny mi ten twój super specyfik na wysypkę. Trzy z kurczakiem i trzy z wieprzowiną. Wieprzowina wyszła. Trzy z kurczakiem, nie z wołowiną. Może sprawdziliby na zapleczu. Och, kluczowe decyzje tu podejmuję. Pięć z wołowiną i pięć z kurczakiem. A, już pamiętam, Karolinko. Położyłam tę medycynę na parapecie. Nie! Czekaj. Chyba już mi lepiej. Macie program lojalnościowy? Nie. Abuela! Nie trzeba! Spal
wspaniałe. O, Rebelka. Mam niebo w gębie. Dobra robota, udało się. A, mam was, a? Naleśni koszercy. Prędko, zabrać mu aparat. Wysłane w chmurę. Czego chcesz, papuk? Naleśnika? Nie, mam większe plany. Klasyk! Nawet mi tu nie próbuj zmieniać. Papuk, przysłali ci blender i poduszkę podróżną. Znów się dorwałeś do czyjejś karty kredytowej? Nie, abuela, to zaległy prezent urodzinowy od wszystkich. Przecież on ma urodziny dopiero za pół roku. To znaczy na połowinki. Nie, co mogę powiedzieć? Rozpieszczają mnie. 70 dolców za miotacz słodkich pianek? A, niewygórowana cena. Do koszyka. Więcej bąbelków, proszę. Fidzi brzmi nieźle. Albo Brazylia. Teraz chcę jechać na Fidżi? Jak mamy uzbierać na bilet do Europy? Fidżi nie leży w Europie. To beznadziejne. Spokojnie, chyba znalazłam rozwiązanie naszych problemów. Cześć, tato, jak leci? Mój więc, skarbeczku, testuję właściwości lecznicze guana nietoperzy. Super, mam pytanko. Czy papuk mógłby odwiedzić cię w Peru? Pewnie. Klaro Micha może zostać jak długo zechce. Tak, chłopaki? Widzisz? Zgadzają się. Dzięki, tato. Powodzenia z guanem. Pa! Zaraz wracam. Hej, papuk! Chodź do piwnicy. Masz kolejny prezent. Czyżby to moja etola z piór? Brać go! A, pułapka! Opór nie ma sensu, bo będzie tylko gorzej. Papuk, góra! Ucieka łobuz! Łapaj go! Uwaga, ma miotacz słodkich pianek! To patnę go, jakie ninja! Karolinko, załatwmy go! A, próbujcie dalej! Przepraszam! Abuela, ratuj! Oni mnie chcą stąd odesłać! Co tu się wyprawia? Rozum wam odjęło? Abuela ma rację. Odjęło nam rozum. Nie do wiary, że próbujemy się pozbyć papuga z tak błahego powodu. Słuchajcie, musimy się przyznać. Masz rację, Rozalko. Może ty to wyjaśnisz? Dzięki. Abuela, chodziliśmy na naleśniczki z nowego food trucka. A papuk szantażował, że nas sypnie, jak nie spełnimy jego życzeń. A przecież nie powinniśmy cię byli oszukiwać. Przepraszamy. Nadal nikogo z tej papry, co nie? Więc co wam tak smakuje w tych naleśniczkach? Są lepsze od moich? No dobra! Są lepsze od twoich! Tak mi przykro! Błagam, nie skazuj nas na jedzenie mrożonek! Ha, 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 rety! Miło, że wam smakują moje tamales! Co? Gabi, ta babka z food trucka robi je według mojego przepisu. Od kiedy ty zdradzasz swoje przepisy? Zrobiłyśmy małą wymiankę. Jej mąż jest właścicielem sklepu narzędziowego, więc ona dostała przepis, a ja dożywotni rabat na narzędzia. Cieszę się, że nie musiałem za nie płacić pełnej ceny. Przepis na moje przepyszne tamales je nam opłaca. Dziękuję uprzejmie. A, i happy end! To ja będę u siebie. Nie tak prędko. Szantażować własną rodzinę? Wstydziłbyś się, papug. Chyba wiem, jak papug może nam to wynagrodzić. Papug, przynieś nam lodu. Już lecę. Papug, masz aqua fresca. A potem możesz wyprowadzić lód. Papug, przynieś mi lemoniadę. Nie zapomnij. Bardzo proszę. Kurczę, ale wymagania. Trzeba było lecieć do tego Peru. Buenos dias, amigos wszechświata. Jestem wróżbita Ernesto i doskonale znam wasze przeznaczenie. O, przeznaczenie?
Umieram z ciekawości! Rozalko, chodź, chodź! Poglądaj ze mną mojego ulubionego astrologa. Ja tam nie wierzę w horoskopy. Daj im szansę, Micha. Ernesto zawsze trafia. Przewidział, że będę mieć dwójkę dzieci, piękny dom i uroczego mężusia. Znów ten oszołom? 2 na 3 trafił. Dziś opowiem wam o znaku ognia. Ramona, to ty! Gdy księżyc jest w 7 domu, to szczególny dzień dla wszystkich ludzi ognia, bo dziś znajdą miłość, to przeznaczenie. Och, jak ja się cieszę. Poznałam twego dziadka, gdy byłam niewiele starsza od ciebie. Przykro mi, że muszę cię rozczarować, ale nie ma szans, żebym dziś spotkała miłość. Chyba, że do twojego guacamole. Cześć, Hirek. Co tam u ciebie? Cześć, Rozalko. Moja mama ma spotkanie w mieście, więc pomyślałem, że moglibyśmy się spiknąć. Serio? To bomba! Tak. Będę za jakąś godzinkę, o ile Vanzilla znów nie nawali. Dobra, to do zobaczyska. To jest znak. Przepowiednia Ernesto już zaczyna się spełniać. Czy niby Hirek? Tak, akurat. Rozalka i Hirek, zakochana para, będą się całować. Abuela, my się tylko kumplujemy. Dobra, dobra. Ale Hektor i ja też przyjaciółmi kiedyś byliśmy, nim się zakochaliśmy. Aloj? Nie możesz wziąć talerza? Nachos służy za talerz. I za łyżeczkę też. Ale fajnie, że wpadłeś. Co nie? Przywiozłem ci coś z koronnych kniei. Koktajl jagodowy. Ten, co lubisz. Może powinienem był przywieźć chrupki. O, jak to miło. Prawda, Rozalko? Wiesz, może przenieśmy się do mnie. Papuk, leć za nimi. A zaraz kolejna partia loteryjki. Coś z morza, krewetka. Tak, mam to. Robię się ekspertem od loteryjki. Jeszcze tylko jedno i wygram. Skorpion albo syrena, skorpion albo syrena. Jest soczysty i słodki. To melon! Loteryjka! Byłam pierwsza! Żebym nie musiała was rozdzielać. Ojejejejciu! Słuchajcie, dostaliśmy z Robertem wyniki naszych testów. Byliście na survivalu? Śpi się do góry nogami, jerobale! Nie, Karol! Zdajemy bardzo ważny egzamin. Taki wstępny na studia i... rozbiłam bank. Witaj, Akademia Mody! Och, jestem z ciebie dumna, Micha. Spełniaj swe marzenia. Tylko mnie nie zostawiaj. Coś nie tak, Robert? Mnie tam test nie poszedł za dobrze. Kto się ośmielił skrzywdzić mojego wnusia? Już się pokażę tym gogusiom od testów, co o nich sądzę. To raczej nie pomoże, Abuela. Naprawdę strasznie mi zależy, bo chcę się dostać do szkoły handlowej i otworzyć sieć sklepów. Nie wiem, co się stało. Test praktyczny zdałem gładko, ale przy teorii zaraz ręce mi się spociły i wszystko zapomniałem. Nawet gdzie zaparkowałem. Wracałem z buta. Zostawiłeś nasz sklepowy wóz? Przecież mi mandat wlepią. Ha, to podręcznikowy przykład tremy egzaminacyjnej. Moi studenci wiecznie to mają. Nie bój nic, Robert. Jest na to wiele naukowych sposobów. Pomogę ci. Stoi! Z tą potliwością dłoni to nie żartowałeś. Nie dam ci odejść! Odusisz mnie! Profesor. Dobrze, mamy 24 godziny, żeby cię przygotować do testu. Zaczniemy od podstaw. Rozgrzewka! Naukowcy dowiedli, że niweluje stres. 4, 5, 6. Wróć, ostatniej bombki nie zaliczam. Weź to się bardziej przyłóż. Pora na rundkę wokół parku. Start! Świetnie, lądowanie pierwsza klasa. Mów mi, mistrzu. Pierogowy piątek, najlepszy dzień tygodnia. Wygląda przepysznie. Umieram z głodu i wszystko mnie boli.
Pożywienie dostarczane w przeddzień egzaminu jest kluczowe. Badania dowodzą, że eliminacja mięsa na biał tylko nie ser i skrobi radykalnie poprawia wyniki testów. Sorki! Strączkowe też zdecydowanie odstaw. O co? A ty odstawiasz pierogi, mądralo!